Witamy się dzisiaj o poranku, tak wcześniej nas tutaj jeszcze nie było, z ciepłą kawą w dłoni, prosto z fabryki Norblina dla Anywhere TV, program Igra Igras. A dzisiaj na naszej pięknej czerwonej kanapie zasiadł mistrz gitary jazzowej, Marek Napiórkowski, który dzisiaj też zasiada w roli debiutanta, prawda? Bo za nami widać, cały dzień mamy dzisiaj O Babies w Anywhere TV. No i ty debiutujesz w roli kompozytora muzyki filmowej tym razem. Precyzyjnie rzecz biorąc, debiutuję jako kompozytor muzyki do fabuły. Do fabuły. Bo zanim opowiemy chwilkę o tym filmie, to zdarzyło mi się napisać do filmu dokumentalnego, takiego długiego filmu, 70-minutowego dokumentu Miłość i puste słowa Małgorzaty Imielskiej. To było chyba w 19 roku. Właściwie w 18, 19 to było pokazywane, tak. No, ale jak dostałem propozycję do fabuły, no to już poczułem się od razu jak John Williams, Ennio Morricone plus VAT. No właśnie, tylko gdzie to twoje nazwisko na plakacie? Bo ja się tak przyglądam i bardzo jestem... małymi literkami, tak tutaj gdzieś można przeczytać na szczęście. Nie wiem, ale obok małymi literkami Krzysztof Gosztyła, autor zdjęć wspaniały. Więc no nie, no taka jest hierarchia. No. Film to jakby, to jest film Andrzeja Zaramonowicza, który... Dzisiaj jest... też będzie u nas gościem. Wiem, mówił mi wczoraj. Że no to jest film, on napisał scenariusz, on wyreżyserował ten film i tak to jest faktycznie, komedia Andrzeja Zaramonowicza, tak to w tym przypadku jest na pewno, to nie jest coś takiego, że on tylko reżyserował, jakby, że to jest jego koncept i bardzo mocno jakby stworzony przez niego w pełni, no. Ale oczywiście głównie aktorzy też są tutaj kluczowi. Ja nie narzekam. Cieszę się, że mogłem to zrobić, bo wziąłem udział w dużej rzeczy. Nieprawdopodobnie, jak się okazało, wymagającej. No właśnie, bo to ciekawe. Myślę, że dla ciebie to też musiało być ogromne wyzwanie. Ogromne. Muszę to przyznać, nie będę udawał, że nie. Bo ja byłem, nie dość, że byłem, że tak powiem, już wprawiony minimalnie w te filmy przez ten dokument. Mhm. I to podkreślałem specjalnie, że on był długi, czyli to był taki no, film, bardzo zresztą piękny film. O trudnym temacie choroby Alzheimera. Tam główna bohaterka zapada na tę chorobę i ekipa filmowa uzyskuje zgodę od męża, by im towarzyszyć przez 3 lata w postępach tej choroby. Miłość i puste słowa. No to bardzo dobrze ten bardzo tytuł. Bardzo piękny tytuł w ogóle. O tym opowiada. Więc coś tam wiedziałem. Wiedziałem też coś, jeśli chodzi o pisanie do ruchomych obrazów, bo napisałem wiele sztuk, do sztuk teatralnych wiele razy, pisywałem i myślałem, że no fajnie, no tak jakoś. No jak się zaczęła ta przygoda, to mnie bardzo zaskoczyła jakby stopniem skomplikowania. Jak... No właśnie powiedz, jakie są te etapy pracy, bo wydaje mi się, że dla normalnego człowieka to nie jest w ogóle wyobrażalne. Przychodzi propozycja, najpierw tak jak sam mówisz, jest fascynująca, no, bardzo tak. Ciekawe wyzwanie, a potem od czego się zaczyna ten proces? Oczywiście najpierw od telefonu reżysera, wspaniałego, ale i ten telefon przyjąłem z takim dużym zadowoleniem i fajnym, bo ja lubię wyzwania. Nie chcę tutaj tak strasznie też opowiadać, bo prawdopodobnie jakby narzekać na to, jakie to jest trudne, bo zapewne kompozytor doświadczony po prostu dostaje kolejną propozycję i wie, jak się do tego zabrać. Oczywiście w pracy twórczej my mamy coś takiego, że nawet jak wiemy, jak się za coś zabrać, to i tak zawsze staramy się to zrobić trochę inaczej, bo jeżeli tracisz ten instynkt, to jest wszystko, to już niedobrze z tobą. No tak, ale ja nie wiedziałem, jak się zabrać, więc oczywiście wykonałem szereg telefonów do różnych kolegów, którzy pisują muzykę do filmu, no i bo tak w prostym takim poczuciu, no masz film, para się całuje, a ty kwilisz na gitarze nylonowej albo na flecie. Albo na flecie, chciałam powiedzieć. No, flety, miłość, flet. Zawsze idą w parze. U mnie flet występuje też, ale tylko w takiej scenie ala taki włosko-francuski pornol. W takiej muzyce. Zobaczymy. Tak. No i myślisz, że jakby wyobrażasz sobie tę muzykę, bo ja jestem kinomanem, obejrzałem mnóstwo filmów, zwracałem zawsze na to uwagę, kocham Ennio Morricone właśnie i tak dalej. Okazuje się, że to, jak strasznie wielowątkowym konceptem jest film, co tutaj zrobię małą dygresję, jak bardzo on jest skomplikowany, multidyscyplinarny i jak wiele elementów musi się zgrać, żeby powstało dzieło,
To się dopiero przekonałem później i stąd zrozumiałem też, że mamy takie przykłady w historii kina, to na pęczki, że jest najlepszy reżyser świata, tak. Najlepsi aktorzy, wszyscy są najlepsi, a film nie wychodzi, że jest nieudany z jakiegoś powodu. I teraz oni wszyscy chcą zrobić najlepszy film, jaki się da, dlatego że to jest proces nieprawdopodobnie trudny też. Jakby dla aktorów, 30 dni na planie. Też tam gram taki mini epizodzik śmieszny w tym filmie, jako Franceskiego chcą ze mnie zrobić. ale i ile ja się tam naczekałem, ile się na jest to uczciwa praca. Zatem to nie jest tak, że ktoś po prostu zbagatelizował i nie wyszedł film. Nie, wszyscy zrobili na maksa i film może nie wyjść. Oczywiście nie mówię o tym filmie, bo ten wyszedł, moim zdaniem przynajmniej. I teraz, muzyka jest jednym z elementów dopełniających całość. Pamiętam, jak po przeczytaniu scenariusza i kiedy już wiedziałem, że to robię, zacząłem sobie wymyślać jakieś fragmenty, no żeby byłem przerażony tym, że film będzie zmontowany, ja będę miał, tak jak Hans Zimmer opowiadał, na przykład 10 dni, tylko że on już wcześniej pisał. Właśnie. Do Łowcy Androidów 2 chyba. Tej nowej wersji. I że będę musiał bardzo szybko coś zrobić, nagrać, stworzyć od razu, tak jakby. Więc chciałem tego uniknąć i zacząłem przygotowywać sobie różne tematy, przeróżne. Nazywałem je miłosny, taki, siaki. Szczęśliwie udało się napisać piosenkę wcześniej, która, no powiedzmy, żyje swoim życiem. Bo tam jest jednego z bohaterów gra Damian Ukedje, który debiutuje jako aktor, świetny wokalista. I napisaliśmy piosenkę, Andrzej napisał słowa, ja muzykę. I okazało się, że ten motyw, który powstał przed filmem, jeszcze przed pierwszym, że tak powiem, zdjęciem, ten motyw właściwie jest jednym z dwóch głównych motywów także muzyki filmowej, szczęśliwie. No ale napisałem tego mnóstwo, tych fragmentów, one nie pasowały i tak dalej. Potem się okazywały różne rzeczy. Ale miałeś, przepraszam, wytyczne jakieś na przykład, jakie muszą, ile czasu nie, muszą na trwać? Razie nic, właśnie dobrze, nic czyli nie wiemy. Tworzysz, po prostu na tworzysz. Na tym nie wiemy. Tworzę tak trochę, tak. Bo jestem trochę spietrany, żeby coś mieć. Tak, jakby mieć co. Bazę. No pracować już, myślę. Ale pracuję nad filmem, który sobie jestem w stanie wyobrazić tylko przez czytanie słówek w scenariuszu. A to jest zupełnie co innego. No ale dobra. Rozmawiam z Andrzejem o różnych rzeczach, to wszystko trwa. Wreszcie dochodzi do nagrania. A nie, jeszcze jest jedna ciekawa rzecz, która jest dosyć unikatowa, jeśli chodzi o pisanie. To skonsultowałem z moimi kolegami i bardzo jestem wdzięczny filmowcami właśnie, że Andrzej mi powierzył też te role. Ilekroć w filmie pojawia się muzyka w tle, na przykład leci w radiu, bądź bohaterowie są na imprezie i tańczą, to też jest moja muzyka. Tam są fragmenty bardzo zróżnicowane stylistycznie. Jest coś takiego bardziej disco, coś tam nawet jakiś taki fragment techno, co nie jest jakby w mojej estetyce tak naturalnie na co dzień. No ale i to, więc to było fajne. Więc mogłem sobie wyobrażać te utwory, że wiem, że tańczą na dyskotece. Tak, mniej więcej coś tam na imprezie, bo tam się coś dzieje. Jak w radiu leci też poza fragmentami muzyki Chopina, to tam reszta jest i chyba jest jeden mały fragment Mozarta, takiego kompozytora. No, a resztę ja. No dobrze, ale wracamy. Więc te fragmenty napisałem. I nagle film jest kręcony. Jestem też na tym planie, widziałem, jak to wygląda. Jest to niełatwe, naprawdę uczciwa, ciężka praca przy robieniu takiego multidyscyplinarnego dzieła. No i powstaje film. Spotykamy się w trójkę Andrzeja w domu. Grzesiek Małecki, ja i Andrzej. Oglądamy pierwszy raz film na komputerze, bez odgłosów, bez niczego. I udajemy z Grześkiem obaj, ale bomba, no bo tutaj dzieło. Grzesiek przynajmniej potrafi udawać, bo jest aktorem. Tak, znaczy udajemy. Wiadomo, to jest dobre, ale nie jest to tak dobre, jak nam się wydawało, że będzie na początku. I tutaj dochodzimy do sedna, dlatego, że film goły, jest nieprawdopodobnie, niewyobrażalnie inny. Tak. Mówię naprawdę, to specjalnie tak przesadzam. Nie od tego, co potem widzimy. I tutaj dochodzimy do sedna, że ta paleta zmysłów, którymi odbieramy, w ogóle cokolwiek, to bodźce, które do nas docierają, one są
nie są związane tylko z obrazem i słuchem. Ale słuchem, no słuchem mam na myśli dialogi. Ten film był czymś kompletnie innym niż tym, czym jest, co będzie w piątek pokazane w kinach, prawda? I to jest na przykład rzecz, której ja nie mogłem wiedzieć. I nawet zaryzykuję twierdzenie, że nikt, kto nie pisał do filmu, nie widział, czy tam robił jakieś rzeczy przy filmie, nie widział takiego golasa, że tak powiem, wersji, nie jest w stanie sobie tego wyobrazić. My jako muzycy jesteśmy w stanie sobie wyobrazić, że na przykład ja komuś coś robię, piosenkę jakąś piszę czy coś, czym jest demo do utworu. Tak. I ono jest zrobione, ja tutaj gram tylko na gitarze na przykład i coś i mówię, a tu będzie to, to, siam, to. Prawdopodobnie ten ktoś też nie jest w stanie sobie tego wyobrazić, nie? Ale przy filmie to jest niebywałe, bo film towarzyszy nam jakby, no muzyka może też, ale film już totalnie od dziecka, tych czterech pancernych po wszystkie mądrości egipskie i wszystko, co widzieliśmy, cały czas jest ten obraz. I teraz okazuje się, że zanim dojdę do muzyki, że świat samych odgłosów na przykład, czyli dźwięk w filmie, to jak aktorzy są nagrani, co towarzyszy dialogowi, że coś tam szura, że ktoś przejechał samochód, to wszystko jest tak istotne, że to tak ożywia nieprawdopodobnie percepcję na poziomie jakby sensów, treści, że no, trzeba to zobaczyć, żeby tego doznać. No i potem się pojawia ta muzyka. I ta muzyka, jak się okazuje, ma bardzo, bardzo duży wpływ na konteksty. Po prostu scena wypowiedziana z muzyką taką czy inną zmienia się zupełnie, diametralnie. Nawet jest jeden taki zabieg w filmie, bardzo abstrakcyjny, w którym... Znaczy taki dowód na to, że ta frywolna właśnie piosenka z fletem, która towarzyszy takim trochę... nazywa się na soundtracku, który wyjdzie też niebawem z tego filmu, nazywa się Seksowna opiekunka, tutaj nie zdradzę za wiele. I jest ten taki troszeczkę frywolny numer. I on fajnie tam się wpasował. W innej scenie, w której rozmawia główna bohaterka ze swoją córką, i to jest kłótnia o tym, że jak ci rodzice są tak niewrażliwi i mogli na świat powołać nowe życie, kiedy jest dziura ozonowa, no nie dokładnie to, ale taka lwica lewicy młoda opieprza mamę z różnych powodów, też nie za bardzo jest gotowa na przyjęcie kolejnego członka rodziny. I tam była muzyka pierwotnie taka, która potęgowała jakąś grozę tej sytuacji, bo to jest naprawdę ostra komedia. I dosłownie za 5:12, kiedy już ten soundtrack był kończony, Andrzej wpadł na pomysł, weźmy ten fragment z tego, ten taki wesoły, podstawmy tu. I to zapaliło też. I to było tak abstrakcyjne, nabiera ta scena innego kontekstu, natomiast pokazuje, jak bardzo ważna jest muzyka. I teraz w moim przypadku trudność pisania polegała na tym, no, że robię to pierwszy raz. Technologiczna strona jest bardzo skomplikowana przy takim procederze, dlatego że no, trzeba naprawdę się orientować w tych komputerowych... No właśnie, bo teraz to już jest przecież tak, bo to nie jest tak jak kiedyś. Taka różnica z muzyką teatralną, którą, jak wspomniałem, robiłem, jest taka, że robisz muzykę do czegoś, czego nie ma. Tak. Sztuka jest dopiero na premierze. Tak. Powstaje, a tutaj już istnieje, jest nowa technologia, więc można co do sekundy to wszystko wpasowywać i tak dalej. Ja nagrywałem wiele razy, wiele, wiele razy muzykę w życiu filmową i byli kompozytorzy tak jakby nowego typu, na przykład Maciej Zieliński, którzy właśnie już z tymi komputerami wszystko mieli porobione, no ale Tomasz Stańko po prostu miał czasy mniej więcej do filmu Mała Matura Janusza Majewskiego, pamiętam, nagrywałem ze Stańko i no to tam żadnych komputerów tam nie było. On miał motywy. Pytanie, która lepiej wyszła, to jest inna sprawa. Jeżeli jest dobry przekaz, jeżeli ta muzyka jest dobra i działa w filmie, to no nic, ale ja już zostałem rzucony na te wody takiego wyzwania właśnie, więc nie było lekko. Film to jest też pośpiech. No właśnie chciałam zapytać, ile czasu tak naprawdę miałeś na stworzenie tej muzyki, no i ile jej powstało, jeśli chodzi o czas? Oj, dużo powstało. Bo z tego, co słyszę, to było tam sporo na zapas pisane. Na zapas rozumiem... pisałem takie motywy, nie weszły, ale może się przydadzą kiedyś. No właśnie, kiedyś. Nigdy nie zginie. Tak, jak już był film, to dopiero się zaczęła zabawa tak naprawdę. Jak już istniał ten taki goły przebieg, to się zaczęła zabawa. Nie wiem, trudno mi powiedzieć, ile to trwało, ale może ze 2 miesiące.
Ty tak szybko, tak naprawdę. Bo jak rozumiem, to też jest cały czas współpraca z reżyserem, żeby gdzieś trafić. Tak, no ja coś wymyślam. Dokładnie. Coś podkładamy. Też musiałem się zdać na Andrzeja Wyobraźnię, który jest akurat muzykalnym reżyserem, bo tak. się interesuje muzyką jakby na co dzień, słucha bardzo dużo. Ale i tak, ja jestem kinomanem, mogę tak o sobie powiedzieć, a i tak jak zobaczyłem goły film, to naprawdę nie wierzyłem, że to jest taka różnica. Więc on może nas słucha, on faktycznie się zna na muzyce, ale to, czym jest demo do tego finalnego jakby efektu, to ogromna droga. No on prawie wie, moim zdaniem. Dzisiaj będzie mógł powiedzieć na żywo na ten temat, czy wie. Tak. Powiedz mi, przeżywasz w ogóle premierę, bo mówisz, że dzisiaj jest premiera, tak jakby nieoficjalna filmu jest dzisiaj. Widzowie spotkają się z twoją muzyką w kinach w piątek. Tak. Na pewno to będzie hitowy przebój polskiej kinematografii na jesień. Potrzeba nam dobrych emocji, więc cudownie, że to komedia. Ty przeżywasz w ogóle ten odbiór, jak ludzie przyjmą twoje dźwięki? Znaczy bardzo mi zależy, wiadomo, trochę tak. Bardzo mi zależy na tym, chciałbym bardzo, żeby ten film, żeby ludzie pochylili się na nim jakby trochę, bo to jest reklamowane jako komedia, ale to jest gorzka komedia, taka troszkę, gorzka, ale śmiechu jest sporo też moim zdaniem, ale to jest film wykraczający poza taki, jest głębsze niż komedia, która ma tylko śmieszyć, że opowiada o nas, o ludziach, jak to ktoś kiedyś powiedział, w jakim wieku? W tym, co wszyscy. I mówi o rzeczach, które dotyczą naszego życia społecznego, rodzinnego, uczuciowego i tak dalej. W sposób dosyć przenikliwy. Dużo opisuje, Andrzej świetnie, jest świetnym obserwatorem, zauważył dużo takich rzeczy, że na przykład jak się para kłóci, no to naprawdę dobra kłótnia taka, że nas też by denerwowało, co tam mówi. Jest tam dużo obserwacji. Warto obejrzeć na pewno. Głębokiej i tak dalej. I mam nadzieję, że ludzie zechcą poświęcić czas na to, żeby się na chwilę pochylić jakby na tym filmem. Więc krótko mówiąc, zależy mi na tym, żeby ten film jakby był oglądany, bo też jakby czuję się członkiem ekipy, to jest bardzo ważne, że czuję się członkiem tej drużyny, zwłaszcza no, najbliżej jestem z Andrzejem, ale też z Grześkiem się bardzo przyjaźnimy i tak dalej. Że chciałbym, żeby nam się to udało jakby wszystkim, a zwłaszcza Andrzejowi. Co zaś się tyczy mojej strony, no wiadomo, że też byłoby miło, jakby się komuś ta muzyka podobała. Cieszę się bardzo, że tak już wspomniałem, że ona się pojawi na soundtracku, czyli ona będzie żyła swoim życiem. Będzie wydana w okolicach właśnie premiery i będzie można sobie posłuchać tej muzyki, która dla mnie była o tyle ważna też, że tego nie powiedziałem jeszcze, bo zapytałaś, ile trwa. Więc ponad godzinę jest jakby tej muzyki nagranej. Film trwa dwie. Oczywiście w filmie jest jej mniej, ale nagrywając muzykę, starałem się ją nagrywać w taki sposób, żeby nawet jeżeli było potrzebne 40 sekund na tej imprezie, dajmy na to, no to nagrajmy ze 2 minuty. Jakby chciałem, żeby to były takie małe fragmenty, które mogłyby żyć swoim życiem, bo też jest ciekawa rzecz, pisze się na zlecenie, no to jest jednak działanie na zlecenie. A jednak powstają rzeczy, które ja bardzo lubię, jakby może głupio brzmi, ale ja, dla mnie to są rzeczy, inaczej to powiem. Pisanie na zlecenie daje szansę, że możesz wyjść poza swoje strefy komfortu, możesz wyjść poza swój taki naturalny język. Oczywiście zawsze zostanie twój głos muzyczny, no bo tak oczywiście słyszysz, ale możesz napisać utwór w jakiejś innej trochę estetyce, co daje szansę. Jakby to jest rodzaj, to jest trochę wyzwalające. Tak jak pamiętam, pierwszy raz pisałem do teatru dla dzieci. Mhm. Piszę dla dzieci i taka myśl, no to jest dla dzieci. To sen. A to dzieci są nie bardzo ma żadnej, dokładnie. Nie ma żadnej różnicy w tej jakości jakby tej twórczości, jeżeli wszystko traktujesz oczywiście z odpowiednią, no, na poważnie, niż twój wymużdżony utwór wieloczęściowy, fa-fa-ra-fa, a tutaj jakaś piosenka jakby. To jest ta sama sfera twórczości, z której wychodzą lepsze i gorsze rzeczy. I ten film jest fragmentem mojej muzycznej drogi. Cieszę się, że on będzie też właśnie na tym soundtracku funkcjonował, bo to są inne troszkę niż wszystko, co robiłem dotychczas, ale jednak melodie
tak, z którymi się identyfikuję. No, myślę, że też dlatego zostałeś poproszony na pisanie muzyki, bo jednak masz swój język muzyczny i bardzo rozległe światy dźwiękowe. Jestem na przykład bardzo ciekawa, jak opisałeś dźwiękami, bo wiem, że też lubisz się bawić w ogóle barwami dźwięku i z tym eksperymentować. A to mogę jeszcze wspomnieć jedną rzecz tutaj, bo to jest bardzo istotna, że kto gra tam jeszcze, bo zaprosiłem fajnych muzyków bardzo do moich przyjaciół. Koniecznie, tym bardziej, że nie wszyscy dotrwają do końca napisów w kinie i może się okaże, że nie zobaczą, kto gra, więc dokładnie, powiedzmy o dokładnie. Tym. Dokładnie, bardzo dobrzy muzycy grają. Takim moim najbliższym współpracownikiem przy tworzeniu tego soundtracku był Michał Tokaj. To jest pianista znakomity, jazzowy i nie tylko, ale jak się okazuje też bardzo dobrze obeznany w tych komputerowych sprawach. Mm-hmm. Bardzo mi w tym pomógł i pomógł mi też z partiami orkiestry smyczkowej, która tam gra, więc Michał jest taką główną tutaj jakby postacią. Na saksofonach Henryk Miśkiewicz, wspaniale, kwili. A film to emocje, muzyka filmowa to emocje, tak. Więc nie mogło być lepiej. On jest akurat świetny, znakomicie. Robert Majewski na trąbce też występuje. Gra Robert Luty na perkusji. Świetny bębniarz, który potrafi zagrać bardzo różne style, od jazzu po pop, a tam się to mieni na różne sposoby. Robert Kubiszyn na basie, kontrabasie. Łukasz, no właśnie, przed chwilą wiedzieliśmy. Ten Łukasz Jankowski, Łukasz Jankowski na flecie. Łukasz Jankowski gra jedno solo na flecie. Fantastyczny, młody, ładnie. Jazzowy flecista. Tak. Świetnie zagrał też Miłosz Pękala, to jest człowiek, który znasz ze szkoły. No przecież razem wykładamy w tej samej uczelni. Tak jest. Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina. Tak jest. Dokładnie, Miłosz fantastycznie dodał różne kolory. Wokalizę w dwóch utworach śpiewa Dorota Miśkiewicz. I jest orkiestra smyczkowa, niekiedy się nazywa Melanidis, Maksymilian Grzesiak prowadzi taką orkiestrę takich strzelców wyborowych i to się okazuje teraz, że, bo te twarze się powtarzają, najlepsi muzycy orkiestrowi tworzą takie składy, które nie są instytucjonalne. I teraz ciekawa rzecz się dzieje, że o ile orkiestry grające ze sobą uzyskują pewne brzmienie i myślisz, że ta orkiestra to jest, no, bomba, z nimi się gra, to już z takim, jak ja to mówię, składaną orkiestrą, oni grają tak dobrze czytają precyzyjnie, że jest świetnie. No. No tak powinno być. Tak, to się pięknie zmienia, się etos. To też się trochę przekonałem, bo za miesiąc wyjdzie moja kolejna płyta też ze smyczkami i zmienia się etos muzyczny. Już ludzie grają dobrze teraz na instrumentach. No mamy dużo też, lepiej. Już mamy też inny poziom edukacji na pewno. No chociaż w konkursie wieniawskiego widzisz, żadnego Europejczyka nawet nie ma w finale, więc tymi smyczkami. Nie, to ten, bo Polak przeszedł najpierw. Ale to już nie poszedł dalej. Nie poszedł niestety, dalej, tak? No, teraz już tylko i wyłącznie Azjaci królują. Także jeszcze mamy sporo do zrobienia, ale tego, faktem jest, cieszy to, że ludzie po prostu bardzo profesjonalnie chyba podchodzą do pracy. Ale jak słucham, to byłeś w otoczeniu przyjaciół i muzyków, których doskonale znasz, fantastycznych i też doskonale znanych wszystkim tym, którzy się muzyką interesują i też interesują twoją twórczością. A powiedz mi, jak słucham, to słyszę, że w zasadzie dobrze, że to się złożyło z okresem wakacji, prawda? Bo ty jako pedagog, oprócz tego, że bardzo aktywny to było muzyk. Trochę wcześniej. A jeszcze wcześniej. Zaraz, kiedy to było? Wiesz, dlaczego pytam? Bo się zastanawiam, kiedy człowiek zdąża wszystko, naprawdę, mając tyle projektów, ile masz ty, plus jeszcze od kilku lat przecież prowadzisz klasę gitary na Wydziale Jazzu w Uniwersytecie Muzycznym, rzeczonym wcześniej. Aha. Kiedy? Jak ja to wszystko zdążyć? Ale mi się przypomina coś takiego, że taki był piewca tutaj warszawskiej ulicy, Stanisław Wiech. I on coś takiego mówił, że to jest bardzo filozoficzna myśl. Do tramwaju zawsze jeszcze jedna osoba się zmieści. Zawsze. Więc idąc tym tropem troszeczkę, jakoś ten czas się rozchodzi. Czasami mamy jedną rzecz do zrobienia i nie mamy kiedy jej zrobić. Czasami mamy więcej, kilka. I się to jakoś wszystko układa. No dużo zależy od organizacji. No właśnie, swoich studentów uczysz organizowania swojego życia? Staram się uczyć. No tak, niosę kaganiec oświaty. Ale lubisz to? Lubię. Gdybyś tego nie lubił, to byś na pewno tego nie podjął. Natomiast muszę przyznać, że to jest ciekawe, czy ja uczę organizacji. Właśnie uczę, dlatego odpowiem na to tak. Wiadomo, że staram się ich nauczyć, przekazać im wiedzę na temat muzyki, którą uzyskałem przez te ileś lat grania. Ale uczę ich też innych rzeczy, poza muzycznych. Staram się im powiedzieć, jak być w tym zawodzie
żeby to działało, czyli organizacji może jakoś też. Staram się im przekazywać więcej informacji niż tylko jak zagrać te dźwięki, bo przede wszystkim staram się ich jakby uzmysłowić im, że to fakt, że oni studiują, zwłaszcza w takiej dziedzinie jak moja, to nie jest tak, że oni przyszli na studia i za 5 lat pójdą do pracy. Dokładnie. Oni już są artystami albo nie są, mają coś do opowiedzenia, mają już rozwijać tę myśl, która jest dla nich istotna, muzyczna. Czyli jakby ja ich nie zmuszam do grania. Oczywiście muszą umieć, jeżeli nie potrafią podstaw, no to musimy się tego nauczyć. Ale jeżeli tym dysponują, to ja staram się im pomóc w tej drodze, która już się zaczęła moim zdaniem. To nie jest taka szkółka. No to jest koncept, nie wiem czy w muzyce klasycznej on jest tak silnie, czy to jest taka analogiczna sytuacja jak u nas? My jesteśmy mniej na pewno twórczy, bo jednak zazwyczaj uczymy się tego, jak zgodnie z pewnymi konwenansami coś wykonać, plus dołożyć siebie, tak? Czyli no przekazywać emocje. Więc oczywiście z jednej strony masz technikę, z drugiej strony każdy, ja mówię, że jednak musi mieć jakiś pomysł na siebie, też to, kim chce być i w którą stronę chciałby podążać. Natomiast wy tworzycie muzykę, to jest Tworzymy pod tym względem, jednak troszeczkę inaczej. U nas jak nawet sięgamy po literaturę inspirowaną na przykład muzyką jazzową, to wszystko tam jest porozpisywane. Łukasz, z którym akurat nagrywałeś, jest jednym z tych, który wyszedł z klasycznej edukacji, a zresztą wielu fantastycznych chyba muzyków i jazzowych, i rozrywkowych, i poszedł dalej, bo zawsze go to fascynowało i ma tę smykałkę. Nie wszyscy to mają, nie wszyscy się tym w ogóle odnajdują, ale no, też tak samo każdy musi mieć jakiś pomysł na siebie, wiedzieć, kim chce być, nie oczekiwać, że nauczyciel powie mu, ty będziesz w tym miejscu. Sam musi chcieć, musi też mieć pasję, prawda, i bez do tego tej pasji, dążyć. No tak, więc ja podsycam, na szczęście u mnie jest tak, że u mnie na roku jest jeden student gitary na każdym z tych lat i zazwyczaj z kilkunastu się wybiera tego jednego. Oczywiście nigdy nie mamy tak pewności. No też dokładnie, ale z kim się spotkamy. Natomiast odpukać na razie się wszystko zgadza, że jakby mam o czym rozmawiać z tymi. A współpracujesz z nimi czasami? Na przykład zapraszasz do projektów? Tak, właśnie teraz się pierwszy raz przydarzyło. Przy tym filmie jest taki młody student, jak to studenci. Chociaż nie, jednego mam 45 lat, mam nadrabia. Cudownie, że mu się chce to i jest że też ma taką młody, potrzebę. Ale tak inaczej. No, ale jeden z moich studentów, Adam Jędrysik, który bardzo pięknie gra na gitarze, jest na 5. roku i już zdobywa nagrody na festiwalach, to mi na przykład przy filmie pomagał, bo on się zna na te utwory właśnie w tej estetyce techno i disco, jak to nazwałem, umownie. Tak. No to on jest tak obeznany w komputerach, ale w tym wydaniu, taki jest program Ableton, na którym się składa te klocki, te właśnie do estetyki techno, że pomógł mi pod to podaranżować. Więc, znaczy, ogólnie ci, ja mam takie poczucie, w głębszym sensie, oczywiście zachowując pewną hierarchię, bez której szkolnictwo by leżało zupełnie, ale tak naprawdę ja wiem, że to są moi młodsi koledzy, którzy są takimi samymi adeptami, tak samo są jakby w jakimś sensie bezradni wobec geniuszu Bacha czy Milesa Davisa. I my jesteśmy na tej samej drodze. Oczywiście z zachowaniem pewnej hierarchii, bo cudów nie ma, bo inaczej to by nie działało. Ale na pewno z wieloma studentami, którzy, bo Wydział Jazzu na Uniwersytecie Muzycznym istnieje, znaczy wydział to za 3 lata, ale w ogóle jazz chyba z 6 rok bodaj. Tak. I ja jestem przekonany, że ja się spotkam na scenach z ludźmi, którzy kończyli w tym czasie te studia. Czy z pianistą jakimś, czy z perkusistą. A może z Adamem też właśnie. Już raz zagrałem, w zeszłym roku był koncert Wydziału Jazzu właśnie w kwietniu taki u nas w szkole. I miałem coś zagrać, to zagrałem jeden utwór ze starymi wygami, a jeden w duecie z Adamem. O, pięknie. Tak się staram jakby, no, ale to świetni ludzie. Też nie wiem, czy ty tak masz, ale dla mnie kontakt z tą młodzieżą też mi daje. Bardzo dużo. Bardzo dużo się można też od nich nauczyć, ogromnie dużo i bardzo inspirujące. Tak, że pewno. Grania się można nauczyć, jakby o muzyce, ale też o życiu, o różnych rzeczach. Jakby mamy większy kontakt z tym, co się dzieje. No poszerzone horyzonty na pewno i też dużo inspiracji, też dużo energii. Ja przynajmniej mówię z perspektywy moich studentów, których kocham, że
naprawdę dzięki nim najbardziej lubię wchodzić do tego budynku, bo po prostu są, każda jedna osoba jest wyjątkowa i ma swoje zupełnie... Już wiem, że nie jest, że dobrze uczysz, już wiem. Potem, że nie dobrze uczę? Że dobrze, bardzo. Dziękuję. To już oni oceniają. No. A powiedz mi, wracając trochę do projektów, no bo ten projekt zamknięty, emocje mu towarzyszą na pewno. Ciekawa jestem, czy trafi swego czasu twoja muzyka na festiwale muzyki filmowej, bo widać też, jak bardzo muzyka filmowa w ogóle stała się ważna wszędzie, globalnie powstało mnóstwo przecież festiwali. Tak kusi mnie jako muzyka, żeby cię zapytać, czy ze względu na tytuł Babies pojawia się często dźwięk B? Więcej bemoli czy krzyżyków? Raz na 12. Ale powiedz, bo mówiłeś... Ale babies, u nas babies, widzisz, to jest ciekawe, w naszym zapisie to B-flat u nas, ewidencje, takie jazzowe, że w amerykańskim zapisie wiem, to jest H, inne. Prawda? Tak, i teraz, to jest H, dokładnie. Więc zdecydowanie w tej muzyce jest więcej B-flat, to już dla maniaków muzycznych. Widzisz? Że czyli ten... jednak B, czyli B, polskie B, B, czyli jest. Tak, dwa razy B, więc B. I bemol, to drugie B. Tak. A powiedz, bo wspomniałeś o tym, że kolejny projekt, czyli to zamknięte, emocje są, ale za miesiąc wspomniałeś, że tak. jakaś kolejna płyta... Wychodzi moja nowa płyta, też bardzo szczególna dla mnie, ważna niezwykle. W czasie, jak była pandemia, najgorszy moment, to jakiś miesiąc przed wybuchem pandemii dostałem propozycję, by napisać utwór na orkiestrę AUXO, na festiwal AUXODRON. Tak. Taki, oni mają taki cykl, gdzie jazzmeni piszą takie rzeczy. I to było, uratowało mnie to bardzo, bo w tej pandemii, jak wszystko stanęło, to ja miałem co robić. Tak. Powstał ten utwór, został premierowo wykonany na tym festiwalu, ale w wersji online, niestety. I fajnie to wyszło, tak mi się wydaje. I postanowiłem to nagrać, więc to już właściwie rok temu to nagranie akurat było, ale teraz wyjdzie płyta. Została nagrana ta płyta, to jest... To był niby utwór, ale tak naprawdę to jest siedem utworów o pewnym wspólnym, ale nie w melodiach, w harmoniach, o pewnym wspólnym charakterze, nazwijmy to, który się nazywa String Theory i to jest orkiestra AUXO pod batutą Marka Mosia i moje trio takie nowe z Maxem Muchą i Michałem Bryndalem. No i to jest duże wyzwanie niesamowicie, że takie tutaj z kolei zorkiestrować pomagał mi Nikola Kołodziejczyk. Bo w tym tak dobrze to jeszcze nie siedzę, ale, no ale napisałem te utwory, napisałem partie i tak dalej. I wielka frajda z taką orkiestrą. No, AUXO świetnie. Fantastyczne grają. Smyczki na pewno. Nie? No dobrze, ale koncertowo też, czy tylko nagranie? Koncertowo będzie, nie ma tego dużo, więc na razie nie wymienię, ale wyjdzie płyta za miesiąc. I będziemy śledzić wtedy, gdzie będzie można posłuchać. Bo to nie da się. Ja miałem, przy poprzednich płytach to ja miałem trasę od razu. No teraz są trochę inne czasy, ciężko prawda? Było zrobić trasę z orkiestrą. To są... Wiem, ale pytam o to też dlatego, bo wyobrażam sobie, że to jak zawsze w muzyce na żywo, to jednak są inne emocje niż na nagraniu. Tak, zagraliśmy już dwa razy na żywo z ludźmi. Tak. Raz właśnie w Tychach, tam w siedzibie AUXO i potem w Teatrze Starym w Lublinie. No dużo fajniej niż online, prawda? Jeśli wiesz, co mam na myśli. No oczywiście, wszyscy. Jednak my jesteśmy jako artyści ludźmi, którzy potrzebują też energii publiczności. Zupełnie inaczej wtedy samemu się tworzy. A powiedz mi jeszcze, masz jakieś takie muzyczne marzenia, których spodziewam się, że masz wiele, ale muzyczne... Ale powiem ci, że no właśnie, marzenia... Takich konkretnych to nie. Właśnie nie muszą być konkretne. One są... Bardziej jako twórca, czy bardziej związane z tworzeniem muzyki, z pisaniem, czy bardziej na przykład ludzie, z którymi chciałbyś kiedyś jeszcze razem, albo jeszcze nie grałeś, chciałbyś zagrać takie, wiesz, Jeszcze inaczej, właśnie. U mnie to jest tak, że jakbym miał powiedzieć, jakie jest moje marzenie, to nie, żeby zagrać z Herbie Hancockiem, chociaż bardzo bym chciał. Nie, żeby... To nie są konkretne. To marzenie jest ogólne i mówi tak. Żeby mnie pasja nie opuszczała, żebym miał o czym grać, żeby wena nie odeszła i żeby była możliwość prezentowania tej muzyki publiczności. Bo ja w ogólnym rozrachunku, jak widzę, co przynosi mi szczęście w życiu, to największe, chyba najszczęśliwszy jestem, kiedy stoję na tej scenie i się coś fajnego dzieje na tej scenie, że czujemy, że jakaś jest energia fajna i z ludźmi, którzy są na widowni. Żeby były sposobności do grania koncertów, ale z coraz nowymi projektami. Jednak, czyli rozwojowo bardzo. Tak, rozwojowo. To nie są takie marzenia stricte, żeby, nie wiem, zagrać w jakimś miejscu albo zagrać z jakimś muzykiem. Oczywiście
z jak najlepszymi muzykami chciałem współpracować, bo to w każdej dziedzinie to jest wymiana. Ale tak masz akurat, bo sam jesteś... Zdarza mi się grać, znaczy właściwie z wieloma fantastycznymi zagrałem i grywam, ale no kluczem jest to, żeby siła była, taka wewnętrzna ochota w żołnierzu, że tak powiem, do robienia tego, co robię i możliwość, żeby na przykład ceny gazu nie poszły o 8000%, bo wtedy się okaże, że... Albo żeby prądu nie wyłączyli, bo fajnie by było podłączyć. No trudno, wtedy będziemy grać kameralne koncerty akustyczne, jest... wrócimy do muzyki salonowej. Dokładnie, salonowe, flecik i gitarka akustyczna. To też ładne, ale myślę, że nawet twoja muzyka też w takiej wersji przecież mogłaby być piękna. Inna, ale jednak tak ja na przykład wierzę, że to może być przyszłość w ogóle muzyczna, że jeżeli nie będzie nam dane w dużych salach, to wciąż mamy dużo osób, które mają ogromne salony z dobrą akustyką, a atmosfera takich maleńkich koncertów, które się dzieją coraz częściej, dzieją też jest się, niepowtarzalna. Nie? No tak. To powiedz jeszcze, co następne teraz? Gdzie na tej scenie będziesz stał z radością w najbliższym czasie? Ojej, to się nie przygotowałem, musiałem zajrzeć do Natosika. Czyli jest tego trochę w każdym razie. Jest tego trochę, tak. Teraz wróciłem, przedwczoraj grałem w Nosprze na beneficie Henryka Miśkiewicza i to było strasznie krzepiące. Cudowna sala poza tym. Sala najładniejsza, jaką widziałem w życiu, a byłem w Tokiach. Naprawdę. W Szanghajach i w Paryżu. Wspaniała. Wybitna, tak. Wybitna. Właśnie dla was wspaniała, dla mnie akustyka mogła być troszkę, bo do klasyki bardzo dobra. Do klasyki. Do naszej muzyki troszkę trudniejsza, ale no sala, uroda sali i to strasznie skrzypiące to, że gramy taki koncert. Henryk Miśkiewicz obchodzi swoje 70. urodziny już rok, no ale dobra, niech do 80. Niech obchodzi, tak jest. Niech obchodzi do 80. I jest cała sala ludzi entuzjastycznych, oni dziękują, wstają i tak dalej. Świetny, świetny czas, piękny, taki symboliczny moment i tak dalej, więc to zagrałem. A teraz jadę na najbliżej, to będę grał właśnie na Uniwersytecie Muzycznym z moim przyjacielem Arturem Lesickim, projekt Celluloid, to jest z muzyką filmową. No proszę, bardzo ciekawe. 26 bodaj tego miesiąca, października. Kolejne dwa dni zagramy też z Celluloidem w okolicach Wrocławia, nie przypominam sobie teraz dokładnie gdzie, ale na moich wszystkich mediach społecznościowych. Śledźmy, śledźmy. Tak jest. To tam wszystko jest. Nawet jest bogaty ten kalendarz, teraz nie wspomnę. A będziemy grali jeszcze niedługo, będę grał swój projekt Hipokamp gdzie niegdzie, ale też będziemy grali taki rzadki projekt też z orkiestrą. Bardzo rzadko to gramy, ale strasznie to lubię. To jest najbardziej leżąca koło muzyki popularnej, znaczy projekt najbliżej leżący tego. Dire Straits symfonicznie to się nazywa. No tak, znany jest, już bardzo dobrze. No, jest Kuba Badach, tak ja. Jest. Herdzin napisał, Krzysztof Herdzin napisał piękne aranżacje i gramy z orkiestrami już tak. Pełnymi symfonicznymi. I przyciągacie tłumy. No fakt, że no dobrze to. Ale to jest taki przedziwny koncert, w którym znamy te piosenki Dire Straits. One nie są zrobione tak, że zespół rockowy gra te utwory, a tam smyki ledwo słyszalne machają smyczkami. Nie, to jest zrobione jakby wspólnie, to jest projekt, w którym swoim językiem opowiadamy te piosenki. Kuba nie udaje Marka Knopflera, a ja też nie próbuję tak grać. A czymś, co wyróżnia ten projekt, jest to, że zawsze ludzie wychodzą strasznie uśmiechnięci i my też. To jest pogodna muzyka. Niezwykle, moim zdaniem, szlachetna. I to mogę nawet powiedzieć, bo chyba sobie zdołam przypomnieć, że od końca, 6 grudnia w Teatrze Roma. Na Mikołaja, proszę, jaki ładny prezent można zrobić. A wcześniej, tutaj dat dokładnie nie podam, ale właśnie w NOS przegramy koniec listopada i w Poznaniu, w auli UAM, to się chyba nazywa. Także cieszę się na te spotkania też. Do tej pogody i pasji życzę Ci niezmiennej, niezależnie od pogody na zewnątrz. Bardzo Ci dziękuję, że znalazłeś czas, żeby być z nami tutaj. Dziękuję. Mogłabym bardzo rozmawiać z Tobą bez końca, ale niestety nasza kanapa dzisiaj jest bardzo popularna, więc będziemy musieli powoli... Na korytarzu będziemy kończyć. Na okulniku skończymy. No nie, bo Ty w dziekance, a ja na okulniku, no to dobra, ciężko ja się bywam, spotkać. Ja bywam, to nie tak, że już jesteśmy tak całkiem na... Nie no, wiem, uśmiecham się. Na pewno się będziemy mieli okazję. Bardzo Ci dziękuję. A Państwa zapraszamy przede wszystkim do kin, żeby posłuchać muzyki Marka Napiórkowskiego w filmie Babies, który już od piątku w kinach. Bardzo dziękuję za dzisiaj i zapraszam na kolejne odcinki Igra z fabryki Norblina specjalnie dla Anywhere TV. Do zobaczenia.